Bełchatowska policja od początku wakacji prowadzi akcję Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Niedzielna impreza, która zgromadziła w ośrodku Wawrzkowizna tłumy, była świetną okazją, by o tych zasadach przypomnieć. W tym roku weszliśmy w porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Pływania Bełchatowskim, z czego bardzo jesteśmy zadowoleni, ponieważ bierzemy udział również w ich imprezach, oni wspierają nasze. I tak jak dzisiaj właśnie korzystając z tego, że organizowany były mistrzostwa pływania na byle czym, policja wychodzi ze swoją akcją Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. To jest program ministerialny ministra Mariusza Błaszczaka. Staramy się przypominać wypoczywającym nad wodą o zasadach bezpiecznego korzystania z kąpielisk, o bezpieczeństwie na plażach, w wodzie, przy korzystaniu ze sprzętu pływającego, we współpracy oczywiście z ratownikami. Dużym zainteresowaniem cieszy się wasz służbowy samochód. Tak, jesteśmy wśród dzieci bardzo popularni i jesteśmy też otwarci na taką zabawę dla dzieci. Jesteśmy też tu dla nich, po to też przyjechaliśmy oznakowanym radiowozem, żeby dzieci miały jeszcze chwilę frajdy, mogą włączyć sobie sygnały dźwiękowe, mogą włączyć światła. Opowiadamy im o naszej pracy. My jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Myślę, że dzieci też, bo wychodzą od nas przynajmniej uśmiechnięte. W tym roku na terenie powiatu bełchatowskiego nie odnotowano żadnego przypadku utonięcia i dobrze by ta statystyka utrzymała się do końca wakacji.